No to co, kochani, lecimy dalej? No jasne, że lecimy dalej. Mamy poparcie jednego z guru. Teraz trzeba by było zdobyć poparcie kolejnego jakiegoś gościa. Pomyślmy, ilu tutaj mamy tych guru? Chyba pięciu. Pięć poparci może być. Tak, to był jeden, to jest teraz drugi, ale nim możemy się zająć później dopiero. Jemu można zaimponować, rzucając jakieś tam czary na kogoś. A będzie taka możliwość, dlatego że otrzymamy zwój, jeżeli przekonamy do siebie innego guru. Czyli mamy tak. Balnamiba, tamtego przed chwilą, którego przekonaliśmy, tego co mieliśmy teraz po drodze i jeszcze tego jednego, który jest przy tym, co tak dużo gości siedzi i ubija coś, tak naprawdę nie wiem co. Balnamiba do siebie przekonamy w prosty sposób praktycznie. Weźmiemy Lestera. Aha. Dobra. Niech śniący macie. Nie. O, dobrze. Zaraz wam pokażę jak. Pokaż mi jak dojść, no Bezi, naprawdę proszę cię, bo zaraz rzucę tą grę. Gdzie chcemy dojść? Chcemy dojść do kuźni. Do kuźni. Chodź za mną. No, i teraz idziemy za Lesterem. I zagadujemy go. Zagadujemy go, tylko on musi poczekać na nas. O, jest. I teraz możemy się go zapytać, jak możemy skłonić Balnamiba do rozmowy. Jak mogę skłonić twojego mistrza do rozmowy ze mną? Musisz wiedzieć, co chciałby usłyszeć. A co chciałby usłyszeć? Kiedy następnym razem będziemy blisko niego, zwrócisz się do mnie i porozmawiamy chwilę. Baal-Namib martwi się, gdyż wielu nowicjuszy oprócz modlitwy do śniącego czci jeszcze starych bogów. Powiesz mi, że wyrzekłeś się innych bóstw i od tej pory zamierzasz wznosić modły wyłącznie do śniącego. Wtedy ja zapytam, dlaczego podjąłeś taką decyzję, a ty odpowiesz, że przeżyłeś wizję, w której śniący wzywał cię do siebie. To go powinno zainteresować. Myślisz, że dasz sobie radę? Oczywiście. No, i teraz możemy powiedzieć, że się rozmyśliliśmy. Wiesz, gdzie mnie znaleźć. I on wróci na swoje miejsce, a... Tak, że tak powiem, fabularnie wiedzieć, jak to trzeba zrobić, można się spytać tego gościa, bo ja zapomniałem mu oddać ziela, mojego ziela. I wtedy dostaniemy punkty doświadczenia i parę informacji. Mam ziele przy sobie. Możemy zawrzeć układ. Dobrze. Zauważyłeś pewnie, że żaden z guru nie chce z tobą rozmawiać. Możesz to zmienić, sprawiając na nich dobre wrażenie. Mogę ci powiedzieć, jak tego dokonać. No. Jak mogę przekonać do siebie guru? Balkadar wprowadza nowicjuszy w tajniki magii. Jeśli chcesz zwrócić na siebie jego uwagę, posłuż się czarami. Tylko nie potraktuj go od razu uderzeniem wiatru. Uśpij któregoś z jego uczniów albo coś w tym stylu. Baal-Namib to ten przy bramie. To jeden z najpotężniejszych ludzi w obozie. Lester będzie mógł ci jakoś pomóc. Porozmawiaj z nim, jak tylko mistrz oddali się na chwilę. Pozostali guru są mniej wymagający. Spróbuj się im jakoś przypodobać, a raz, dwa dostaniesz się do bractwa. Dzięki za radę. Ej, w końcu umowa to umowa, nie? Dokładnie. Dziękuję serdecznie. Jak mogę przekonać? Aha, to już było. Dobra. W takim razie idziemy do Balnamiba. No i tą fejkową rozmowę poprowadzimy z Lesterem. Że się wyrzekliśmy innych bóstw. To jest fantastyczne. Balnamib się do mnie odezwie. Ach, miło cię znów widzieć. Co u ciebie słychać? Wyrzekłem się starych bogów. Czyżby? Co cię skłoniło do tak drastycznych kroków? Przeżyłem objawienie. Śniący zwrócił się do mnie. I co powiedział? Powiedział: idź do obozu na bagnie i przyłącz się do bractwa. Ale fake. Jesteś szczęśliwym człowiekiem, nieznajomy. Tylko nieliczni dostąpili takiej nagrody. A widzicie? O! Zostałeś wybrany przez śniącego. Czy twoim życzeniem naprawdę jest dołączyć do nas? Teraz ja mogę nic nie mówić. Tak, chcę podążać drogą śniącego. Idź do Korkaloma. Powiedz mu, że przysyłam cię do niego, bo widzę, iż twoja wiara jest szczera. Dobra. Zejdź mi z drogi! Nie krzycz na mnie, łosiu.
Dobra, no to co? Zostało nam jeszcze przekonać tylko dwóch balów. Czy tam guru, jak zwał, tak zwał. I jeszcze jeden jest właśnie obok tych gości, którzy tutaj coś dziwnie ubijają. Z tego co pamiętam, to trzeba porozmawiać z jednym z tych gości właśnie, którzy coś ubijają. Żeby się dowiedzieć czegoś o tym guru. Na przykład z tym. Ej, mógłbyś ze mną porozmawiać? Będę wdzięczny, dźwięczny będę, ej. O, wstaję. Porozmawiaj ze mną. O, super. Cześć, jak leci? Ledwie się trzymam na nogach. Pracuję od 2 dni, bez chwili przerwy. Harlock powinien mnie zmienić już dawno temu. Ten człowiek nigdy się nie zmieni. Pewnie śpi teraz jak zabity w swojej chacie. Dlaczego nie pójdziesz do niego i nie dasz mu porządnego kopa w tyłek? Nie mogę stąd odejść, póki Balorun wszystkiego pilnuje. Tak czy inaczej, robota musi zostać wykonana. Ale ty mógłbyś tam pójść zamiast mnie. Jego chata jest zaraz pod laboratorium Korkaloma, koło Fortuno. Powiedz mu, żeby ruszył tu swój leniwy tyłek. Dobra. No problem, czyli mamy kolejne zadanko, możemy kogoś ubić w końcu, możemy kogoś ubić i mam nadzieję, że mi się uda, a nie będziemy dostawać w dupę. Przepraszam. Czyli jego chata jest koło Fortuno, ale żem się wdupił, ale się wdupiłem, będę pływał w bagnie, super. Reszty. A tu mam to ustawienie tego wszystkiego, że niech im... Gdzie był ten Fortuno? Korkalom, tu jest chyba Fortuno, nie? Harlock. Już szukamy. Tak, tu jest Fortuno, a Harlock gdzie jest? Tu jest Harlock, o ty niedobry. Chodź, do roboty. Przysyła mnie Gorim. Co? W dzisiejszych czasach na nikim nie ma... Gówno za przeproszeniem! Mam ci przypomnieć, że powinieneś go wreszcie zluzować? To bardzo miło z twojej strony. Przypomnij mi znowu, jak już się wyśpię, dobra? O ty frajerze. Rusz dupę do roboty, albo dostaniesz kopa. Tylko spróbuj mi podskoczyć, frajerze. Musisz uważać na to, co... O kurna! Mam pewien problem. Nie zapisałem gry. Nie zapisałem gry i tu jest ten problem. Ten gościu za mną biegnie cały czas. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. O co? Wow! Spróbuj tego jeszcze raz, a pożałujesz. Jak tylko mi ukradniesz rudę, to masz w dupę. Biedny głupcze. Nawet nie masz przy sobie rudy. Nie mam przy sobie rudy? Jak to jest możliwe? Ej, wstawaj, Bezi, no co jest? Bezi! Jak to nie mam przy sobie rudy? Chyba sobie jaja robisz. Przed chwilą sprzedawałem wszystko za rudę. Mam rudę! Nie znalazłeś! O ty frajerze! Ja ci pokażę, tylko się uleczę. Zjem sobie troszeczkę mięska. Nie wiem, coś mi blok kurde nie wchodził. Naciskałem strzałkę do tyłu, a ten mi blok nie wchodził. Ja ci dam! Zjem sobie smażone mięso. I masz teraz przerąbane. Przydałby mi się kurde jakiś ten... Jakiś pancerz jednak. Dobra, w tym momencie sobie zapiszę, bo później może znaleźć. Bryłki rudy. 12. Schowaj, brat. Słabe przedstawienie! Potykał się. No nareszcie. Masz szczęście. Zabieramy mu wszystko, co ci pokazał. Ups, nie ma nic innego. Dobra, niech tylko wstanie.
Ale już było blisko, zauważyliście? Już było blisko. No niestety, nic nie zainwestowałem jeszcze ani w żaden dobry pancerz, ani w siłę. Jeszcze pożałujesz. Tak? Jeszcze pożałuję? Do roboty, frajerze. Znów szukasz kłopotów? Ja? No i co, masz już ochotę zmienić swojego kolegę? Wiesz co, jesteś jak wrzut na tyłku. Czemu wtykasz nos w nie swoje sprawy? Chciałem tylko zobaczyć cię przy pracy. Dobra, dobra, już idę. Frajer. No i pięknie, tak trzymać. Pamiętajcie, praca popłaca. No to co, idziemy powiedzieć temu gościowi, od którego mamy to zadanko, że nam się udało jednak skłonić jego kumpla do roboty. Znowu trzeba iść jakoś tak naokoło, to mnie strasznie irytuje. Mam nadzieję, że nie będę musiał wykonywać żadnych zadań tutaj na tych polach. Jednak chyba coś mi się zdaje, że to było właśnie zadanie od tego bala. Bo to jest na razie początek. Na razie chcemy tylko, żeby bal się do nas odezwał. A później dopiero nam wręczy jakieś tam zadanie, prawda? Także biegnij, Bezi, no biegnij! Już mu powiemy, że go zmieni. Rozmawiałem z Gorimem. Oddałeś jednemu z naszych braci nie lada przysługę. Twoja sprawa była słuszna. Dlatego postanowiłem wyznaczyć cię do pewnego szczególnego zadania. Korkalom pilnie potrzebuje do swoich eksperymentów świeżej dostawy baginnego ziela. Nasi zbieracze pracują dniem i nocą. Idź do nich i przynieś wszystko, co uzbierali do laboratorium alchemicznego Kaloma. Gdzie znajdę? Gdzie znajdę tych zbieraczy? Nie pozwoliłem ci zwracać się do mnie. Módl się, aby śniący wybaczył ci to bluźnierstwo. A teraz odejdź. Twoje zadanie jest niezwykle ważne. Oż ty, frajerze, nie pozwoliłem się do mnie zwracać. Wiesz, kim ja jestem? Jakbym ci powiedział, to gacie spadły. Ale to było swoje porównanie. Suchar! Teraz powinien taki wlecieć suchar na ten... Na ekran. Gdzie byli ci zbieracze? Już? W ogóle przypominajcie mi o tym, żeby zapisywać czasami grę. Bo jednak... Zapominam o tym. Ty wiesz, gdzie są zbieracze? A co tu robisz, to już mówiłem. Pytaliśmy się go. Tam jest niebezpiecznie, dlatego warto się troszeczkę podleczyć. Ale zbieracze bagiennego ziela, z tego co pamiętam, to są właśnie tam... Na wprost! En face. Przy okazji, saving. Tam jest bardzo dużo nieprzyjemnych stworów. Poczynając od krwiopijców, na wężach błotnych skończywszy. A właśnie. Ja pierdzielę, ile tutaj jest tych... Ups! Wąż błotny! Dostawę bagiennego ziela, powiadasz. Nie będę się tutaj zatrzymywał po to, żeby... zebrać to te zioła uzdrawiające, dlatego że jednak możemy dostać po dupie. Kto tu dowodzi? Gdzie mogę znaleźć? Gdzie oni byli? A nie byli oni po tej stronie czasem? O, właśnie, są. A tutaj mogę sobie... patrzcie, ile ziół uzdrawiających! Przydadzą nam się. Jeszcze druga sprawa, można troszeczkę przyekspić na tych wężach błotnych i ich po prostu pozwabiać do tych świątynnych strażników, wiecie? I wtedy mamy dość dużo expa, dlatego że są wymagający przeciwnicy, można ich nawet porównywać do jaszczurów. Jak nawet nie wiem, czy oni nie są mocniejsi. Że tak powiem, potęgę danego potwora możemy spokojnie mierzyć tym, ile dostajemy za niego punktów doświadczenia, prawda? W ogóle podoba mi się ten stary taki system
dostawania punktów doświadczenia, kiedy zabijemy danego potwora, no to dostajemy określoną ilość punktów doświadczenia, a nie tak jak było na przykład w Skyrimie. Na razie poczekaj, nie chcę z tobą rozmawiać. Bagienne ziele, nowicjusz. Nowicjusz, dawaj ziele. A ty? Nie chcesz nam dać ziela? Balor, o właśnie. Przysyła mnie Balorun. Mam dostarczyć do obozu zebrane przez was ziele. Świetnie. Nie będę musiał sam tego dźwigać. Nie zapomnij zajrzeć do Virana po drugiej stronie bagna, jeśli jeszcze cię tam nie było. W przeciwnym razie dostawa będzie zbyt mała i ktoś mógłby pomyśleć, że sprzedałeś część towaru komuś innemu. Do Virana po drugiej gdzie? Komu niby miałbym sprzedać to? O, podsunąłem ci. Nie, powiedz mi komu. Widzę, że coś knujesz. Posłuchaj, jeśli ten towar nie dotrze do Korkaloma, obydwaj wpadniemy w nie lada kłopoty. Gdybyś kogoś znał, moglibyśmy podzielić się po połowie. Cóż, znam pewnego człowieka w nowym obozie. Pewnie zainteresowałoby go nasze ziele. Ale gdyby guru złapali cię na gorącym uczynku, rzuciliby cię na pożarcie wężom. Ja o niczym nie wiem, jasne? Dobra, kto będzie odbiorcą w nowym obozie? Myślisz, że podam ci imię, a ty ulotnisz się z całym towarem? Tak łatwo ci nie pójdzie. Chcę 50 bryłek rudy zaliczki. Wtedy pogadamy. Zapomnij o tym. Tylko nie wyobrażaj sobie, że możesz tak po prostu pójść do nowego obozu i sprzedać towar byle komu. Jeśli nie trafisz na właściwego człowieka, nigdy się go nie pozbędziesz. No chyba, że jakiś szkodnik ci go zabierze. Dobra, nara. Nie przeszkadzaj. A myślisz, że co ja robię? Krzepie se w jajach. Gdzie jest ten Virun, tak? O, jakoś tak się nazywał. Po drugiej stronie bagna. Bal? To jest Bal? Kim jesteś? Jestem guru z obozu na bagnie. Moi słudzy mówią na mnie Bal Nedbek. Słudzy? Nie widzę tu żadnej służby. O, ależ oni są wszędzie. Spójrz na drzewa, jak one tańczą. Rozumiem. Cóż, chyba pójdę już dalej. Zaczekaj, mógłbyś pomóc mi przekształcić to bagno w ogromną łąkę pełną kwiatów. Tak. Może zaczniesz beze mnie. Wrócę niedługo. Ten człowiek raczej mi nie pomoże. Czy, jaka uwaga! Ten człowiek raczej mi nie pomoże. Dobra, gdzie jest ten jeszcze jeden gościu, o którym mówił, że musimy od niego wziąć ziele? Po drugiej stronie bagna. Po drugiej stronie bagna. Jak sądzicie, co miał na myśli po drugiej stronie bagna? Tu są węże. Więc raczej warto im nie przeszkadzać. Tu jest też wąż. Tu jest też wąż. No ale tak jak mi się zdawało, chyba jednak rzeczywiście druga grupa tych zbieraczy jest w tamtym kierunku, w którym szliśmy na początku. A póki mam troszeczkę czasu, pozbieram sobie to ziele. No to co, będziemy musieli się przedrzeć przez taką chmarę tych krwiopijców, mówicie? Cóż, zapiszmy najlepiej. Denerwuje mnie to, że są widać te FPS-y, kurde, jak ten... Jak... ja zapisuję. Witam, panowie. Aaaa, jest, widzę, są. Panowie, pomożecie? Czy nie bardzo? No, widzę, że nie bardzo. Nie jesteście jakoś skorzy do pomocy, nie? Widzę, że sobie nie próżnujecie, zbieracie jak nie wiem. Jedziesz go. Dobrze. A wy mu nie pomożecie, nie? Tak będzie stać. Frajerzy. A, to ten Viran, także sobie dobrze poradził. Dawaj ziele.
frajerze. Co ty pijesz znowu? Dawaj ziele! Dawaj ziele! No. Chyba mu coś nie pyka z tym piciem. Dobra, poczekam, może się odblokuje. Ale ktoś... Nie, tutaj jest koniec bariery. Jak widzicie, to wtedy byśmy mieli problem. Schowaj broń! Ha, czyli jednak wiesz, co dla ciebie dobre! Przybywam z polecenia Bala Oruna. Mam wziąć wszystko, co udało się wam zebrać do Korkaloma. I co, myślisz, że to takie łatwe? Każdy mógłby się tutaj zjawić, mówiąc, przysyła mnie Bal Orun. I co wtedy? Mam wydać całe ziele byle w łuczędze? No to jak mam ci dać? Jeśli mi nie wierzysz, sam go o to zapytaj. Mam lepszy pomysł. Jeśli chcesz nas przekonać, że jesteś tym, za kogo się podajesz, wyświadczysz nam drobną przysługę. Mhm. Co? Co mam zrobić? To tylko drobiazg. Praca na bagnach nie należy do najbezpieczniejszych. No i roi się tu od tych przeklętych krwiopijców. Gdyby ich tutaj nie było, nasza praca stałaby się o wiele bardziej znośna. Kapujesz? No ty chyba se jaja robisz. O jasny gwint. I muszę tych wszystkich krwiopijców tutaj poubijać. A, sprowadzę wam ich tutaj na głowę, więc spoko. Siema, krwiopijcy. No chodźcie, chodźcie, chodźcie. Hardcore, hardcore! Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Jedziecie, chodźcie, 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 krwiopijcy, chodźcie. Chodźcie, chodź. No gdzie tam lecisz? Chodź ze mną, no. Kurde, patrzcie, jaki frajer. Chciałbyś. No chodź, chodź. Chodź, krwiopijcu. Viran, jedziesz ich. Dobrze. Sam sobie ich ubijesz. Nie ja będę ci ich ubijał, tylko sam sobie ich ubijesz. Dobrze? Dobrze. Widzisz? O, wow, widzicie, jak krwiopijcy są dosyć ciężcy do pokonania. No i co? Tak ciężko? Ty masz troszeczkę lepiej. Jak widzisz, moje życie nie jest w najlepszym stanie. Żydko. Trzeba sobie uzupełnić. No i patrzcie, ci... tamtych kąsają. Widzisz tu jeszcze jakiś tych krwiopijców? Ja już żadnych nie widzę. Nie widzę już żadnych. Przecież widać kilka z nich w odległości nie większej niż dwa. Tak łatwo się nie... Boż ty frajerze! Patrzcie, gdzie tamten wlazł. O ty! Ale jestem dobry, nie? Krwiopijce zaraz zarąbę. Uhu! Yeah, baby! Yeah, baby! Teraz muszę się tylko uleczyć. Nie mogę iść następnych walić. Jak zwał, tak zwał. No to chyba jeszcze tylko trzech muszę tutaj ukatrupić. Pytanie, czy oni są zajęci tak bardzo tamtymi... Nie będą zwracać uwagi na mnie, co? A, zapiszę, bo to jest też wielka niewiadoma. W tej, że jest bardzo dużo błędów. A oni mogą mnie wtedy bardzo ładnie ukatrupić. No, tylko jestem chyba za nisko. Jasny gwint. No jedziesz ich. Patrzcie, co mędy. Ale dobrze, bo ktoś mi zwrócił na nie uwagę. Tylko kurde, mógłbyś bez i troszeczkę wyżej. Ja wiem, że jesteś jeszcze słaby, te klocki. Ale mógłbyś je
Jezus. Dobra. Już prawie. Prawie któregoś zabiłem, nie? A może podejdę troszeczkę wyżej. Chociaż nie, to też nie robi mi żadnych różnicy, bo ja muszę do nich podejść, no. O nie, tego nie chcę. Tego chcę. Dobrze. One. Uno. To... Patrzcie, za wysoko jest frajer. Chodźcie tutaj, kochani. Ta ta ra ta 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 ra ta. No i ten krwiopica chyba ewidentnie nie chce nam tutaj zginąć. Jest! Zginął! Dobrze! Jeszcze jeden. Masz. Za swoje. Dobrze. Teraz co? Pewnie będziesz jechał? Nie. Boli, co? Boli. Jeszcze one hit. No chodź. No chodź. Patrzcie, zamęda. Za daleko wszedł. Mógłbyś tutaj przyjść? Bardzo bym cię o to prosił. No patrzcie, jeden hit, jeden hit. Dobrze, 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 dobrze. Tu zostań, tu zostań. O, chodź tu. Ach. Nie chcę nowisfiusza bić, chcę tego ubić. No nareszcie. Jesteście wolni. Możecie spadać stąd i powiedzcie swojemu kumplowi, że ubiłem wszystkich krwiopiców. Nie sprowadzajcie mi tutaj czasem jeszcze innych. Dobra, gdzie on jest? Jest tutaj. Dawaj ziele i spierdzielaj. Nie widzę już. Przecież widać tak łatwo. No, ty chyba jesteś niepoważny. Nic tu nie widzę. A o tych mu chyba chodzi. Niech cię szlak trafi za przeproszeniem nagły. No i tutaj jeszcze jest wężyk. Także to jest ten taki dodatkowy problem. Ach. A krwiopice to są... Krwiopice to są bardzo... niedobrzy... przeciwnicy. Dlatego, że jak widać... No patrzcie, okrąża mnie frajer. Okrąża mnie frajer! Ja ci dam! Ja ci dam! Nunu! Jeszcze jak mi powiesz, że jakieś krwiopice... Ja tutaj... Jak dojdę do niego, to już nie będę widział żadnego krwiopicy w pobliżu, więc... Mam nadzieję, że się uda. Czy jest tu jeszcze jakieś krwiopice? Nie ma, więc mam szansę. Strasznie. Dużo wody, tylko tekstury się troszeczkę zepsuły. Już? Już? Nie widzę krwiopiców w pobliżu. Żadnego robala w polu widzenia. Odwaliłeś kawał solidnej roboty. Cóż, albo jesteś po naszej stronie, albo jesteś skończonym idiotą. Nikt inny nie podjąłby się takiego zadania. Ale skończony idiota nie próbowałby mnie wykiwać, co nie? Masz to wszystko, co udało nam się zebrać. Zanieś to do Kor Kaloma. Jakby zaczął narzekać, że to za mało, możesz mu powiedzieć, żeby sam ruszył tutaj swój zadek i przekonał się, jak ciężko musimy harować. No problem, sure, sure. Idziemy. Idziemy oddać do Kor Kaloma. Na szczęście wyjdziemy z tego bagniska, zanim się ściemni. Bo ja się później boję, a po drugie nic nie widzę. Jademy, 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 jademy. Witam, strażniku, Gornadrak. Jak mogę... Kto wymyśla te nazwy? Ja po prostu podziwiam ludzi, którzy wymyślają fantazy. Na tej zasadzie, że no... praktycznie wszystko od podstaw wymyślają, tak? I nazwy, i miejsca, na przykład to całe Śródziemie od Tolkiena i tak dalej. Kor Kalom, shalabalalom. Chodź, idziemy Kor Kalom. No, no drobinę! Bezi. Dzięki.
Oddamy to ścierwo, ja tego nie palę. To jest niedobre. Zaćmiewa umysł. Wolę Red Bulla. Ciemka. Korku. Korku. Czego chcesz? Ładniej trochę. Jeśli myślisz, że... Przynoszę codzienną porcję ziela. Daj mi to. A teraz zejdź mi z oczu. Ależ on jest uprzejmy i miły. No niech go szlak trafi. No to co, wracamy do tego bala, który zlecił nam tu całą szopkę. I mam nadzieję, że dostaniemy od niego jakiś prezent. Jakiś prezent, którym będziemy mogli się pochwalić oczywiście zaraz przy następnym balu. Czy jest tu jakaś szybsza droga niż chodzenie tak w kółko? Ups. Się robi ciemno. Nie będziemy nic widzieć, ale... Może przetrzymamy, co? Jak ja wchodzę w kółko, nie? Hopsasa! Hops. Jezus Maria. No. Zrobiłem! Obroniłeś naszych zbieraczy. Nie tylko udowodniłeś, że jesteś po naszej stronie. Pokazałeś również, że jesteś godnym sługą Śnącego. Myślę, yep, że jesteś godzien nosić szatę nowicjusza. Yep. Zaniosłem ziele Kor Kalomowi. Dobrze się spisałeś. Mam dla ciebie drobną nagrodę za twoje trudy. Proszę, weź to. To magiczne zaklęcie snu. Możesz go użyć tylko jeden raz, ale jestem pewien, że kiedyś ci się przyda. Na pewno. Jak wytężamy wszystkie, ale nasi nowicjusze chętnie po... Mniejsza z tym, jak leci, jak idzie sprzedaż czy cokolwiek bagiennego ziela. No to idziemy do ostatniego już bala, od którego możemy zdobyć poparcie. Czy ja tutaj mogę wejść? Może tu będzie szybciej, kurde, nie? O. Patrzcie. Ale znalazłem skrót. Haha! Jesteśmy przy następnym balu. Przy następnym guru. I teraz patrzcie, co ja zrobię. Patrzcie, co ja zrobię. Gdzie jest mój ten wspaniały podarek? Jest. Sen. Tu jest, ok. Naciskamy spację, trzymamy i możemy teraz strzałką do przodu brać albo na przykład broń białą, albo czary, a jak później będziemy mieć, to też łuk albo kuszę. Także bierzemy zaklęcie snu i uśpimy tego pana. Co ty wyprawiasz? Próbuję medytować z moimi uczniami. Kto cię nauczył wykorzystywać magiczne moce śniącego? Nikt. To było całkiem proste. Wyglądasz mi na pojętnego ucznia. Będę twoim mistrzem. A kto powiedział, że chcę być twoim mistrzem, żebyś był moim mistrzem? Chciałbym zwiększyć potęgę moich zaklęć. Kluczem do tego jest siła twego ducha. Czyli możemy u niego zwiększyć manę. Na razie many to co? Nie chciałbym zdobyć księgi traktujące o magii. Krwiopijcy, plan obozu na bagnie. Magiczna esencja, woda, pierścień żelaznej skóry, obrona przed bronią, obrona przed magią, pociskami, ogniem, uzdrowienie wiatru, światło... A! O! Patrzcie, ma ten... runę. Runę za 500 bryłek. No, jak już mówiłem, run będę używał, także runy na pewno mi się przydadzą. Będę je kupował albo jakoś tam próbował zbierać. Ale to później. Tymczasem idźmy do Korkaloma, dlatego że uzyskaliśmy już chyba maksymalną... Znaczy nie wiem, czy maksymalną. Jeszcze tam był ten jeden gościu, od którego mogliśmy mieć poparcie. On był w nowym obozie, jak roznieśliśmy to ziele. Ale jednak wybraliśmy bryłki runy, bo tutaj nam wystarczą tylko chyba 4 poparcia, niekoniecznie 5. Tylko lecimy do Korkaloma, ale zanim to zrobimy, to ja sobie zapiszę, wiecie, że bo nie chciałbym od razu przyłączyć do obozu na bagnie, jeszcze zostały nam zadania dla nowego obozu.
A już mamy piąty poziom. Korkalom, Korkalom jest. Czego chcesz? Chyba udało mi się przekonać Balów. Bal Orun uważa, że jestem godnym sługą śniącego. Mów dalej. Bal Kadar ma mnie za pojętnego ucznia. Bal Namib jest przekonany co do szczerości mojej wiary. I? Bal Tondral uważa, że powinienem zostać przyjęty. Przyprowadziłem mu nowego ucznia. Dobrze. Jeśli Balowie przemawiają za tobą, to mi wystarczy. Masz. Załóż to. A teraz idź robić coś pożytecznego. Do zobaczenia. No cóż. Jesteśmy chyba teraz zrzeszeni do... Gildia, właśnie, nowicjusz. Ja nie chcę. Na razie nie chcę. Jeszcze nam został nowy obóz. Także... Znowu te FPS na pewno będzie widać. Także na razie sobie zostawimy to. Chyba dołączę do obozu na bagnie, dlatego że ktoś mnie tam prosił, mówiąc, że bardzo mało osób przyłączało się do obozu na bagnie. To praktycznie nie ma większego znaczenia w późniejszych etapach gry, później i tak wszystko jest tak samo. Ale jeszcze chcę zebrać troszeczkę punktów doświadczenia, wykonując zadania dla nowego obozu. Tam tych zadań dużo nie ma, ale tam się zobaczymy w kolejnym odcinku. Dlaczego? Dlatego że jak już mówiłem, droga tam jest bardzo nudna. A stąd to jest naprawdę daleko, dlatego że jeszcze musimy przejść przez stary obóz. No to co? W takim razie dziękuję wam serdecznie za uwagę. W tym odcinku się z wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym. Pa, pa! Aha, zapomniałem. Jeżeli wam się podobało, to wiecie co zrobić, nie? Komentarze i oceniajcie, łapkujcie. Dziękuję serdecznie. Pa, pa!